Urzędy, sądy, jeżeli państwo choćby tutaj w Zamościu mają dzisiaj ten problem związany z opłatami za dodatkowe godziny w przedszkolach, jest ta propozycja, żeby było 3 zł, to jest drożej niż w Warszawie, a Warszawa jest naprawdę dużo droższym i przede wszystkim nieporównanie bogatszym miastem niż Zamość, to proszę państwa jest właśnie to, bo to wszystko razem ma w gruncie rzeczy tą samą przyczynę. To ograniczenie środków dla samorządów, to tak zwana nowa reguła wydatkowa, ograniczenie inwestycji. To jest taki manewr, tu starsi spośród nas pamiętają manewr Gierka z drugiej połowy lat 70., kiedy się mówiło o manewrze gospodarczym, skróceniu frontu inwestycyjnego. To jest dokładnie to samo, tylko w innych realiach, w innej sytuacji, ale istota tego zabiegu jest taka sama. My płacimy po prostu za ten system, który jest w Polsce, za to, że go broniono i za to, że jeszcze do tego go broniono w sposób wyjątkowo głupi. Wyjątkowo głupi i niedołężny. I powtarzam, jest takie pytanie, czy powinniśmy się na to zgadzać. Bo jeżeli się zgodzimy, to co chwilę będziemy się dowiadywali o czymś innym. A to będą ludziom starszym kolejne przywileje zabierać. Słyszałem, że tu w Zamościu już są jakieś, czy były już zamachy na zniżki w komunikacji miejskiej. To będą gdzieś różnego rodzaju opłaty podwyższać. To będą znów coś likwidować. To będziemy się dowiadywali, że kolejna droga nie będzie wybudowana. No już żeśmy się dowiedzieli, że koleje nie będą zmieniane, przebudowywane na koleje nowoczesne, cały ten program za 5 milionów euro, mimo że są pieniądze niby, przecież został wycofany. Nie wiadomo, czy nam Unia Europejska nie zabierze tych pieniędzy. Krótko mówiąc, będziemy mieli ciągle tego rodzaju wiadomości. Z czasem będziemy to coraz bardziej odczuwali w naszych kieszeniach. No i będziemy obserwowali, jak ten system, bojąc się reakcji społecznej, się broni. Jak coraz bardziej zaciska pętlę, jeżeli chodzi o media, żeby jak najmniej informacji dochodziło do ludzi. Choćby teraz sprawa telewizji Trwam. Ale przecież takich spraw jest więcej. No próbowano przeprowadzić te akta, z tego się musiano wycofać. To miało ograniczać wolność już także w internecie. To jest, proszę państwa, atak na Kościół. Bo Kościół jest niezależną instytucją i może w pewnym momencie, tak jak to było w komunizmie, przyczynić się do zmiany. Kościół się wtedy bardzo przyczynił do tej wielkiej zmiany, do tego, co nazywamy solidarnością. Krótko mówiąc, trzeba uderzyć w Kościół, a poza tym przy tym tworzy się pewne problemy zastępcze. Koncentruje się uwagę na sprawach innych niż te, których władza się najbardziej boi. Krótko mówiąc, będziemy przez cały czas z jednej strony obserwować ten teatr, a z drugiej strony dostawać po głowie. Wedle bardzo prostej zasady. Nie sięgamy do głębokich kieszeni, tylko sięgamy do płytkich. Ja często spotykam się ze strony zwolenników Platformy, czy ludzi niepewnych, albo zwolenników jeszcze innych formacji z takim pytaniem, no dobrze, ale co można zrobić? Jaki jest inny plan? Przecież te finanse są już w kryzysie i nic na to nie poradzimy. To prawda, są w kryzysie. Tylko, że można sięgnąć także do głębszych kieszeni, proszę państwa. Można. Proponowaliśmy podatek bankowy. Proponowaliśmy podatek od supermarketów. I nie sądźcie państwo, bo tym was straszą, że supermarkety by wtedy podniosły ceny. Nie podniosłyby cen, bo jest taka konkurencja między nimi, żeby nie były w stanie podnieść cen. Krótko mówiąc, mielibyśmy tutaj do czynienia z takimi działaniami, które nie uderzają w ludzi średnio zamożnych i biedniejszych, służą polskiej gospodarce, bo ci ludzie tworzą podstawę popytu, w szczególności na polskie produkty. Ci najbogatsi korzystają w wielkiej mierze z produktów zewnętrznych, a często je od razu kupują gdzieś na zachodzie, także nawet tutaj podatków żadnych nie płacą. Krótko mówiąc, mielibyśmy do czynienia z sytuacją pod każdym względem zdrowszą, no ale uderzającą w interesy tych, którzy dzisiaj w Polsce są mocni. I powtarzam, możemy się na to zgodzić, możemy się zachowywać biernie, możemy się zachowywać tak, że ci, którzy dzisiaj rządzą, robią co chcą i podtrzymują to wszystko, co naprawdę
ani Polsce, ani Polakom nie służy. Możemy, jeśli chodzi o ziemię wschodnie, a jesteśmy na ziemiach wschodnich, zgadzać się z tym, żeby na tę ziemię machnąć ręką, bo ta koncepcja rozwoju, którą przyjmuje Platforma Obywatelska, którą się uczenie nazywa polaryzacyjno-dyfuzyjną, to jest w gruncie rzeczy machnięcie ręką na tę ziemię. Jeden z twórców tej koncepcji, profesor Gorzelak, to po prostu wprost to mówi, że te ziemie nie mają żadnych szans i nie ma się co nimi zajmować. Otóż można się na to wszystko godzić, ale można też powiedzieć nie. Ja tu, proszę Państwa, przyjechałem, a byłem dzisiaj już także w Chełmie, byłem w Białej Podlaskiej, wczoraj byłem w Lublinie, byłem w Radomiu. Wszędzie spotykałem się z dużymi grupami obywateli i wszędzie prosiłem o to samo. Nie zgadzajmy się na to. I organizujmy się. I wykorzystujmy nasze prawa. Prawa w demokratycznym państwie. Ułomna to demokracja, ale jednak demokracja. Po to, żeby mówić nie. Po to, żeby tego rodzaju zjawiska, które dzisiaj w Polsce grożą i naszej kondycji materialnej, naszej kondycji duchowej, grożą, można powiedzieć, wszystkiemu, co jest ważne, żeby te zjawiska zostały powstrzymane. Żeby ten bieg wydarzeń został odwrócony. On może być odwrócony dzisiaj tylko przez was, proszę Państwa. Przez waszą aktywność. Przez to, że na różne sposoby, czy to poprzez podpis, czy przez udział w manifestacji, czy przez domaganie się referendum, czy to miejscowego, czy to ogólnopolskiego, będziecie Państwo wywierali na tą władzę stały nacisk. Jeden z publicystów napisał niedawno rzecz, z którą niestety trudno się nie zgodzić, chociaż jest strasznie smutna. Ta władza jest racjonalna. Ona się liczy z mocnymi. Ona się liczy z tymi mocnymi z zewnątrz, z Niemcami, z Rosjanami i liczy się z miliarderami, z potężnymi grupami nacisku, ale ze społeczeństwem się nie liczy, bo społeczeństwo jest słabe. Jak jest słabe, to po co się z nim liczyć? Otóż my, Polacy, musimy udowodnić, tak jak żeśmy to zrobili już prawie 32 lata temu, że jesteśmy silnym społeczeństwem. Bo to jest sprawa i na dziś. I można powiedzieć w sensie negatywnym, to znaczy w sensie odnoszącym się do powstrzymania tych wszystkich złych zjawisk. Ale to jest także sprawa na jutro. Sprawa doprowadzenia w Polsce w końcu do tego, by władza prowadziła politykę, którą w Polsce można prowadzić, która by mogła naszemu krajowi, Polakom, naszej ojczyźnie, naszemu narodowi i wielu milionom spośród nas, właśnie tych, którzy dzisiaj są w sytuacji gorszej, zapewnić pomyślność. Taka polityka jest możliwa. I można ją tutaj w zarysie opisać. W Polsce, proszę Państwa, trzeba w sferze gospodarczej przede wszystkim dokonać wielkiego aktu odblokowania. Polska gospodarka, czyli polska inicjatywa prywatna, ta już istniejąca i ta potencjalna, w szczególności ludzi młodych, tej nowej wielkiej grupy młodych ludzi wykształconych, jest zablokowana. I to na dwa sposoby. Poprzez prawo, które jest fatalne i które trzeba zmienić, i poprzez różnego rodzaju nieformalne układy, które istnieją w różnych społecznościach mniejszych i większych, i które prowadzą do powstawania różnego rodzaju monopoli. Założysz przedsiębiorstwo, proszę bardzo, nawet ktoś ma pieniądze i zakłada. Ale w tej dziedzinie, to w tym mieście, to już są inni i nie wolno. Jak spróbujesz się tam wpychać, dostaniesz po głowie. Możesz nawet fizycznie dostać po głowie, ale już nawet jak nie fizycznie, to przyjdzie 5 kontroli i cię załatwi. Wytoczą ci procesy, nałożą podatki, nie będziesz miał żadnych szans. I tego rodzaju sytuacji jest w Polsce naprawdę mnóstwo. One już z prawem nie mają nic wspólnego. To jest po prostu nieformalny, patologiczny układ. Trzeba go przełamać. A więc potrzebne jest przełamanie barier prawnych, potrzebne jest przełamanie barier nieformalnych, ale też mających fatalny wpływ na polskie szanse. Trzeba dla ludzi, którzy mają inicjatywę, którzy mają odwagę, zresztą do tej odwagi